Witajcie w kolejnym odcinku serii z Archiwum M. Dziś obejrzymy wspólnie tourbook z Reinvention Tour z 2004 roku. Tourbook, który jest bardzo duży i uważam, że jest bardzo ładny. Chyba tak będzie najlepiej, abyśmy mogli oglądać. To, co jak gdyby na samym początku od razu się rzuca w oczy, to przede wszystkim kwestia tego, że specjalnie dla tourbooka zostały zrobione dodatkowe sesje zdjęciowe, które wcześniej chyba, o ile dobrze pamiętam, nie były nigdzie wykorzystywane. I to jest od razu ogromny plus. Plakaty też były bardzo spójne właśnie z tym, co widzimy tutaj. Może gdzieś nawet to zdjęcie dalej będzie. Ale tutaj też jest kolejne zdjęcie z kolejnej sesji, która była zrobiona specjalnie do tourbooka. Bardzo fajnie, bardzo dobry pomysł. Zdjęcia są przepiękne i jakościowo też są bardzo dobre. Tę sesję też bardzo lubię i uważam też za bardzo ciekawą. Nawet ten motyw, że na jednej części jest pełne zdjęcie na całą stronę, a na drugiej jest tych zdjęć dużo. 15, o ile dobrze naliczyłem, to też jest coś, co mi bardzo odpowiada. O, to zestawienie jest bardzo ciekawe. I've had so many lives since I was a child. Czyli z Nobody Knows Me cytat. Świetne zestawienie. Ogromne wrażenie. Uważam, że jest bardzo taki artystyczny ten tourbook. No i ta sesja, która akurat była wykorzystana już gdzie indziej. A może nawet obejrzymy kiedyś ten magazyn wspólnie. No cóż, tutaj powiem szczerze, przypomina mi szczególnie chyba na tym zdjęciu dużym trochę Annę Jantar. Przynajmniej ja tak gdzieś tam zakodowałem sobie w głowie, jak ta pani wyglądała. Ciekawe zdjęcie, bardzo ciekawe. O, i tutaj mamy tak naprawdę wypisane wszystkie piosenki, które w ramach tego koncertu, w tych koncertów były wykonywane. I powiem wam, to był pierwszy koncert, na jakim miałem szczęście być. Wiązało się to z kilkoma też dziwnymi przygodami, poczynając od tego, że do Holandii pojechaliśmy samochodem. Moją starą, poczciwą Skodą. Było to jakieś 1100 km z domu. I wtedy jeszcze nie było autostrady prowadzącej do niemieckiej granicy. Autostrada się kończyła inaczej. Autostrada się zaczynała w Koninie, a kończyła się w Poznaniu i trzeba było przejechać przez cały Poznań, a dalej od Poznania do granicy jechało się zwykłą drogą. Bardzo fajna trasa i bardzo szybko można było tę trasę pokonać. Natomiast dochodząc już jak gdyby do setlisty, dla mnie sam początek The Beast Within był niesłychanie interesujący, ale jak Madonna się pokazała na scenie i zaczęła wykonywać Vogue, które było, powiedzmy sobie szczerze, z playbacku, a mimo wszystko wrażenie było ogromne, jak gdyby te podnośniki ją tam spod sceny uniosły. Myślę, że wrażenie było też spotęgowane jednak tym, że to był pierwszy koncert, jaki dane mi było na żywo obejrzeć, bo wcześniej oglądałem tylko i wyłącznie pewnie z jakichś tam VHS-ów albo z DVD koncerty. W każdym razie dalej Nobody Knows Me, niesłychanie dynamiczne wykonanie, bardzo, bardzo fajne i jak gdyby skontrastowane z tym, że dalej był Frozen, który był już bardzo taki stateczny. American Life. Na tym czasie to nie była moja ulubiona piosenka, przyznam się. Natomiast dzisiaj chyba doceniałem trochę bardziej niż kiedyś.
Express Yourself, uważam, że petarda. Burning Up, Material Girl. W tamtym czasie to był ewenement, że Madonna zdecydowała się wykonywać stare piosenki, stare hity, bo przecież na Drowned World Tour tego nie było. Zresztą pamiętam nawet reklamy, które nawet chyba ktoś ostatnio przypominał w jakiejś grupie, jak reklamowano właśnie Reinvention Tour, czyli miało to być tak naprawdę Greatest Hits Tour, co pewnie w pewnym sensie wiązało się z brakiem oczekiwanego sukcesu komercyjnego w stosunku do albumu American Life, ale były hity, stare hity. Trochę powiem szczerze, zabrakło mi Hollywood wykonanego w takiej pełnej wersji z Madonną na scenie, bo wiem, jak to wyglądało. Natomiast dalej był Hanky Panky, Deeper and Deeper i Die Another Day. Cały zestaw dla mnie niesłychany. A jeszcze dalej tutaj Lament z Evity. Zarówno ta nowa wersja Deeper and Deeper, wykonana w tym klimacie kabaretowym, jak i Hanky Panky, no to było coś, co się naprawdę z ogromną przyjemnością oglądało. Tutaj mamy napisane dalej Bedtime Stories. Nie do końca pamiętam, do czego to się miałoby odnosić. Może tam był jakiś interlude, którego ja w tym momencie nie pamiętam. Nie wiem. Nothing Fails to jest moja ulubiona piosenka z albumu American Life. Chociaż wokalnie nie do końca to mi się podoba, w jaki sposób wypadło na tym turnę. Don't Tell Me, świetna wersja. Like a Prayer również. Mother and Father tam z kawałkiem Intervention w środku. Też mi się bardzo podobało. Imagine, okej, okay. Natomiast ja wolę, jak Madonna śpiewa swoje piosenki. Into the Groove, jak najbardziej jestem na tak, uwielbiam tą wersję. Wyszło świetnie. Papa Don't Preach. Nie wiem dlaczego, ale chyba jakoś tak zapomniałem, jak to wyglądało. Muszę sobie przypomnieć. Natomiast Crazy for You zdecydowanie tak, świetne, rewelacyjne. Music. Oczywiście, jak zawsze, oby nie przesadnie za często. No i na koniec Holiday. To był jeszcze ten czas, kiedy na każdym turnę Madonna śpiewała Holiday. Uważam, że bardzo fajna setlista. Jeżeli miałbym jakieś sugestie, to nie byłoby ich aż tak wiele, jak później, przy późniejszych trasach. Pamiętam też ten moment, kiedy wychodziliśmy po koncercie z hali. I oczywiście był tłum, schodziliśmy po takich schodach zakręcanych i ktoś zaintonował na dole Holiday, a reszta odpowiedziała Celebration. I do dzisiaj to naprawdę wspomniałem jako bardzo, bardzo sympatyczny moment z tamtej trasy i z tego koncertu. No dalej zdjęcia też fajne, chociaż szkoda, że nie widać twarzy. No tutaj już trochę sztuki. I znowu ten sam motyw. Nowa sesja, po jednej stronie duże zdjęcie na całą stronę, a po drugiej stronie 8 mniejszych. Uważam, że bardzo fajne, bardzo w porządku zestawienie. I am not religious. Tak właśnie jest. Też bardzo lubię to zdjęcie. Z tamtego wyjazdu przywiozłem do domu między innymi dwa ogromne plakaty. Jeden jest, no powiedzmy, że z tej sesji, a drugi jest z czerwonymi, takimi niemal krwistymi rękawicami. Ta sesja tak mi się najmniej podoba z tego turbuka. Niemniej doceniam, że była nowa sesja, to jak gdyby nie ma w ogóle wątpliwości. A ta sesja jest bardzo fajna. Później w Polsce była wykorzystywana w reklamie pewnego radia. Aż trochę szkoda, że tutaj póki co przynajmniej nie było więcej zdjęć z tej sesji. No i kolejna bardzo, uważam, fajna, bardzo udana sesja. Artystycznie uważam, że ktoś się naprawdę spisał, robiąc ten turbuk. No i tutaj mamy kalendarium jak gdyby całego tournée. Ze zdjęciem, które no, troszkę dziwnie wygląda, no ale jest w dobrej jakości i ciekawe. Czyli
Turne było od 24 maja do 13 września. Rozpoczęło się w Los Angeles, a zakończyło się w Lizbonie. Czyli ja tak naprawdę byłem na trzecim, czwartym koncercie od końca. O właśnie, taki plakat mam też na ścianę. Ogromnych rozmiarów. What I want is to live forever. Ogromna szkoda, że na tym turnieju nie było Easy Ride, ale chyba na tych wygłupach w Australii ona udawała klauna. Dobrze pamiętam, tam właśnie ta była ta piosenka. Moja chyba ulubiona, jedna powiedzmy z top trójki na albumie American Life, Easy Ride. A też dobra sesja. Nothing is what it seems. Zobaczcie ręce. Tak okrutnie to trochę tu wygląda. O, i to zdjęcie z tej sesji, która była też wykorzystana dla radia. Chyba nawet to zdjęcie tam było wykorzystywane, tylko inaczej wyedytowane. No i już doszliśmy do tego momentu, gdzie mamy wymieniony cały zespół i mamy podziękowania. No i końcóweczka, zdjęcie, jedno z tych, które ukazało się na początku kampanii promocyjnej albumu American Life. No i jesteśmy z powrotem na okładce. Okładce, którą lubię znowu oglądać w ten sposób. Robi według mnie bardzo, bardzo fajne wrażenie. W ogóle tutaj była taki sznureczek czerwony dołączony. Ja go gdzieś mam schowanego, szkoda, że go nie wyjąłem. Natomiast w momencie, kiedy książka jest schowana, to on najzwyczajniej w świecie przeszkadzał i postanowiłem, że będzie składowany oddzielnie. Ok, czyli na dziś mamy obejrzany tourbook z Reinvention Tour i przy okazji następnego naszego spotkania porozmawiamy na temat tourbooka z Drowned World Tour. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia.